Cześć, witam Was serdecznie na kanale Wow Handmade and Crafts. Ja jestem Aga Monia, a to mój szydełkowy grajdu. Dzisiaj przybywam do Was z pierwszą prezentacją, obiecaną już jakiś czas temu, ale niestety znowu pochłonęła mnie dziewiarska pasja. No i efektem tej pasji jest to, co widzicie tutaj po mojej lewej stronie na Zuśce. Tego na kanale nie będzie, to już uprzedzam. Dzisiaj mamy Sonię w wersji tunika, którą prezentuję na sobie, ale zanim zacznę ją omawiać, wrócę do tej wersji, którą tak polubiliście na moim kanale. Jest mi z tego powodu bardzo miło, nie jednak, że kończy się to, kiedy widzę swoje projekty, swoje bluzki na grupach z podpisem sama wymyśliłam, sama zrobiłam. Muszę to powiedzieć, bo słuchajcie, nie tyle czuję się niedoceniona, tylko jest to coś, co gasi mój zapał i chyba nie tylko mój, wszystkich twórców, kiedy ktoś, kto odtwarza w godzinę, dwie, dzień lub dwa projekt, nad którym pracujemy kilkanaście dni, czasem kilka tygodni, tak jak w przypadku zrobienia tej sukienki zajęło mi to dwa miesiące, więc przypisywanie sobie autorstwa albo udawanie, że nie wiem skąd ten wzór jest, ani jak on się nazywa, słuchajcie, no będzie skutkowało tym, że po prostu ten kanał umrze śmiercią naturalną, no bo po prostu ta pasja się wyczerpie, jeżeli chodzi o tworzenie kanału. Natomiast, tak jak mówiłam, postanowiłam ze względu na ten problem, który jest notoryczny, zostawić tą sukienkę do swojego atelier, które mam nadzieję za jakiś czas stworzę, ponieważ jest to mój projekt autorski i poświęciłam na niego zbyt dużo czasu, żeby go tak udostępniać i potem nic z tym nie robić, a puszczenie pary na sprawy związane z aspektami prawnymi, angażowanie prawnika, zresztą z którym się niedawno kontaktowałam, no to właśnie to jest tak jak wybieranie brudu ze szklanki wody. Wolę świeżej dolewać i niech sobie brudy same wypłyną. Sonia, bo dzisiaj o niej. Przepraszam za ten przykry wstęp, ale no niestety musiałam, bo pali mnie to już od roku i słuchajcie, no nie mogę siedzieć biernie, jeżeli ktoś nie szanuje mojej pracy, mojej twórczości i pieniędzy włożonych w tworzenie tych tutoriali. Sonia, wracamy do Soni. To jest największa XL-ka, którą zrobiłam, ale ona jest zrobiona specjalnie w ten sposób, bo to ma być taki hipsterowski styl, jak w przypadku tancerzy. Siateczki teraz są w ogóle bardzo modne i się w ogóle od zawsze bardzo sprawdzały, ale w tym sezonie jest to hicior. No i teraz zobaczcie, tym jednym wzorem, który nazwałam szachownica, bo to tak jest po prostu układany, tak się układa ten wzór. Możecie wyczarować dosłownie wszystko, a widziałam, że już na niektórych kanałach pojawiły się też różne ciekawe rzeczy właśnie robione taką siatką, której jakoś tak chyba wcześniej nikt za bardzo nie stosował. Ja sobie po prostu tak spróbowałam. I można z niej zrobić naprawdę wiele. To jest Sonia. Ja mam w planie jeszcze jej siostrę Sofię, ale zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że to będzie ten sezon. I tutaj mamy tak, czekajcie, spojrzę na ściągę. Tutaj mamy podstawę, czyli ona jest robiona od dołu, 125 oczek, tak? No i ona jest właśnie taka szeroka, ona ma sobie spadać, ma być taka luźna, jak nałożymy sobie na jakiś top, na ramionczko, no to ona ma nam tak się tam gdzieś kołysać. Jest fajna, bo jest krótka, więc ja myślę, że wiele z Was wykonało ją właśnie w takiej krótszej formie. Tutaj to niebieskie, to jest jej prototyp.
Jej prototyp był dłuższy. Tam była podstawa 125 oczek i 20 rzędów do dekoltu. Tutaj było tych rzędów 31, bo podstawa była nieparzysta. A to jak tak wychodzi z tym wzorem, że jak macie nieparzystą podstawę, bo możecie sobie zrobić na dowolną szerokość. Ten wzór jest tak elastyczny, że możecie dopasować do siebie pod każdym jednym względem. Jak to robić, to wszystko jest w tutorialu, który będzie się tutaj co chwilę pokazywał. Możecie w niego kliknąć. Tutaj mamy 31 od dołu rzędów do tego momentu, gdzie rozchodzi nam się dekolt. Dekolt jest robiony na wysokość 14 rzędów, tak samo tutaj, ale możecie zrobić sobie płytszy. Te dwie bluzki, prototyp i ta, która prezentowana była na kanale, one mają podwójny dekolt i właśnie grozi upadkiem. Dobra, już mam, nie będę tak machać. Właśnie on jest podwójny z tego względu, że on ma sobie opadać, ale możecie zrobić wersję, która będzie z tyłu prosta, tak jak tutaj. Ona mi się zsunęła, teraz mam większy dekolt. Tutaj mamy plecy robione całkowicie na prosto, 14 rzędów tutaj, dokładnie tak samo, z tym, że różnica jest taka, że tutaj w dół mam, muszę podejrzeć, 42 rzędy. I te 42 rzędy dają mi długość 86 cm. Ja się teraz cofnę, ponieważ mam ubrane koturny, to będę trochę tupać. Spójrzcie. Wygląda w ten sposób, mam nadzieję, że mnie słyszycie. Wygląda w ten sposób, tutaj mam rozporki, no bo jest tak, taka za pupę, prawie do pół uda. Rozporki były nieplanowane, ale słuchajcie, no tak jest łatwiej wkładać rękę w kieszeń, dlatego nie zszyłam po całości, tylko tutaj po środku. No i dorobiłam rękawki na długość 8 rzędów plus podwójne wykończenie półsłupkami z nawijką, właśnie po to, żeby tutaj troszeczkę zakryć to, co mi się nie podoba, chociaż może nie jest jeszcze aż tak źle. Ale wiek robi swoje i trzeba się z tym pogodzić. Słuchajcie, ogólnie jest to rozmiar 42. Ona jest węższa niż ta, ale ta była krótka. Gdybym zrobiła na tą samą szerokość, czyli na 125, a tutaj jest 105, jeżeli chodzi o podstawę, na 40 do dekoltu i potem 14 do góry, możecie zrobić 12, tak? Będziecie mieli taki dekolt, jak ktoś nie lubi. A jak ktoś ma coś jeszcze do pokazania, to niech pokazuje. Słuchajcie, i to jest rozmiar MKL-ka. I myślę, że gdybym zrobiła ją większą, zobaczcie, jaki ten wzór jest elastyczny, no to wyglądałabym jak w worku. A taka bardziej do ciała, ale nie na zasadzie baleron, słuchajcie, ona się właśnie ładnie układa. Mój rozmiar na dzień dzisiejszy, to już tak zdradzę po drodze, 42, 44 i się buja. Więc no ja robię takie rzeczy uniwersalne. Słuchajcie, w L-kę też się wcisnę. A na sobie pod spodem mam wydłużoną koszulkę, to Wam też pokażę, co pod spód, i getry. I na taką pogodę jak dzisiaj 20 stopni jest to ubiór idealny. Trochę mi brakuje powietrza, bo tu jest za mała powierzchnia. Ja się ruszam, są lampy, jest kamera i nie mam w tej chwili dojścia do okna, żeby je otworzyć. Jak je otworzę, to nie będziecie słyszeć mnie, tylko dzieci za oknem, więc też tego zrobić nie mogę. To tyle, jeżeli chodzi o Sonię. Ta tunika jest o tyle fajna, że ona pasuje do stylu sportowego, więc możecie sobie ubrać jakieś trampki typu sneakers, pumy albo jakieś no name, obojętnie,
trampki białe do getrów. Możecie ubrać sobie spódnicę zwiewną, które teraz są bardzo modne, zwłaszcza te z klinów. I możecie ubrać sobie właśnie getry. Do jeansów średnio, raczej jakieś obcisłe spodnie albo właśnie spódnica. Tunika wygląda bardzo fajnie. Tutaj już widać trochę za dużo. Także mam nadzieję, że również się Wam ta wersja spodoba. Ja się pomału obrócę. Tak to wygląda. Właśnie rękawki są przed zgięciem. 8 rzędów, przypominam. I podstawa 105 oczek na 42 rzędy, bądź 40, ja się po prostu rozpędziłam. 14, zszywamy, robimy rękawki i to wszystko. Jeżeli nie widzieliście jeszcze Soni na moim kanale, to serdecznie Was zapraszam. Klikajcie, no i korzystajcie z tych bezpłatnych tutoriali, po to one są, abyście mogli sobie robić dostosowane do siebie dzianiny. Staram się, aby nadążały one za trendami, dlatego następny tutorial to będzie właśnie panelowa spódnica. Dziękuję Wam za uwagę, za Waszą cierpliwość. Polecam się na przyszłość. Zapraszam do subskrybowania, do klikania w dzwoneczek, do lajkowania, jeżeli podobają Wam się moje projekty i przede wszystkim do dzielenia się linkami po to, żeby ten kanał rósł w siłę i żebym ja czuła, że to, co robię, po prostu ma sens. Żegnam się i do zobaczenia w kolejnej prezentacji. Mam nadzieję, że będzie mi się lepiej oddychać. Może to już menopauza.